Jakie Szymon Hołownia przekazał smutne wieści o śmierci? Do jakiej tragedii doszło w domu jego rodziców? Jako komentarz powiem, że Szymon Hołownia pełni od niedawna w Sejmie funkcję marszałka. W jego życiu prywatnym doszło jednak do dramatu. Polityk i były prezenter Mam Talent podzielił się z internautami smutną refleksją. Szymon Hołownia w nowej roli. Szymon został ustanowiony nowym marszałkiem Sejmu i szybko odnalazł się w swojej roli. Jest sprawnym moderatorem obrad i asertywnie zwalcza nadużycia posłów, którzy próbują zakłócić przebieg dyskusji. Poza obozem Prawa i Sprawiedliwości, któremu przejęcie funkcji przez byłego prowadzącego Mam Talent jest wyraźnie nie w smak, komentatorzy bardzo dobrze oceniają pierwsze dni urzędowania polityka. Przykra sytuacja w domu rodziców Hołowni. O ile w życiu zawodowym Szymon Hołownia nie ma póki co powodów do zmartwień, o tyle w prywatnym nie jest już tak kolorowo. Wszystko w związku z dramatem, jaki rozegrał się w domu rodziców marszałka. W przepełnionym emocjami poście opublikowanym na Facebooku, polityk podzielił się z internautami refleksją dotyczącą ogromnej straty, z jaką obecnie się mierzy. Stracił prawdziwego przyjaciela, który towarzyszył mu od 12 lat. Nowy marszałek w natłoku obowiązków zdążył pojechać do domu rodziców, gdzie pożegnał się z umierającym przyjacielem. U pieska zaledwie 3 dni wcześniej wykryto nowotwór, który nie dawał żadnych objawów. W lipcu odszedł jeden pies moich rodziców, Wania. Jeszcze nie zagoiła się rana po tym, jak tygodnie temu na drugą stronę pobiegła nasza Żelka. Dziś po południu na wieczny spacer poszedł Dziuniek, drugi domownik moich mamy i taty, wyjaśnił Szymon Hołownia. Wspomniany psiak należał do polityka, jednak w związku z tym, że ciężko znosił samotne przebywanie w domu w czasie, gdy Hołownia przebywał w pracy, jego właściciel postanowił przekazać go pod opiekę rodzicom. Dziuniek odszedł z powodu nowotworu, choć wcześniej nie wykazywał żadnych objawów choroby. Miał 12 lat. Marszałek Sejmu opatrzył swój wpis zdjęciem, na którym zobaczyć możemy pieska. Z tymi naszymi psami, z tym ich za krótkim życiem to naprawdę zostało źle pomyślane, coś tu jest cholernie nie tak, podsumował Szymon Hołownia. Nie wiem jak wy, ale ja traktuję taką sytuację jak stratę prawdziwego przyjaciela. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że relacja człowieka z psem jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Wie o tym każdy, kto opiekuje się czworonogiem. Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, powiedział Szymon. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.